Szanowni, w tym filmie zajmiemy się kwadratami magicznymi i poznamy sposób ich tworzenia, a poznamy je w ten sposób, że będziemy odpowiadać sobie na te pytania. No, w przypadku kwadratu magicznego 3×3. Kwadrat magiczny to jest tablica n×n, w tym przypadku 3×3, w której wpisano w tym przypadku 9 liczb od 1 do 9, każdą liczbę po jeden raz tylko. I okazało się, że sumy liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu i w obu przekątnych są takie same. No i żeby zrozumieć, jak się buduje taki kwadrat magiczny, to będziemy sobie odpowiadać po kolei na te pytania. Ale zanim odpowiemy sobie na pytania, to ja po prostu spróbuję się zmniejszyć, żeby nie zajmować tyle miejsca. Nie, zrobimy inaczej. Najpierw się przeniosę, gdzie trzeba, a potem się zmniejszę, bo to w przeciwnym wypadku jest niebezpieczne. I teraz się zmniejszę. Dobrze. O tak. Dobra. No więc ile wynosi suma liczb, wszystkich liczb w tablicy? Suma liczb od 1 do 9, umiemy to obliczać, to jest 1 druga iloczynu 9 razy 10. 9 razy 10 to jest 90, przez 2 to jest 45, więc mamy tutaj 45. No i jeżeli suma wszystkich liczb w tablicy jest równa 45, a w każdym wierszu i w każdej kolumnie suma jest taka sama, są 3 wiersze i 3 kolumny, no to w jednej kolumnie, w jednym wierszu i w jednej przekątnej musi być suma równa 15. No, to już wiemy. No i teraz kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Jaka liczba może być wpisana w centralne pole i dlaczego właśnie ta? I drugie pytanie. Jakie liczby mogły być wpisane w narożne pola? No i żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to poszukamy wszystkich rozkładów piętnastki na sumę trzech liczb od 1 do 9. I tu macie wypisane wszystkie te rozkłady. Innych nie ma, proszę sobie sprawdzić. No i to, co widać, to tak, no w środku musi stać taka liczba, która się powtarza w tych rozkładach 4 razy, no bo ona stoi na skrzyżowaniu dwóch wiersza i kolumny i jeszcze dwóch przekątnych. No i za każdym razem w pozostałych polach są inne liczby, dlatego że każda liczba była wpisana w ten kwadrat magiczny tylko raz. Więc ta liczba musi 5 razy się powtarzać w tych rozkładach. No jeżeli sobie zrobimy taką tabelkę, tu są na górze liczby od 1 do 9, a tu ile razy powtarzają się w tych różnych rozkładach 15, no to widać, że jest taka liczba piątka. Ona powtarza się 4 razy i to jest to, czego szukamy. W związku z tym w środek można wpisać piątkę. No, pytanie, które liczby mogą być wpisane w narożne pola. No i w narożnych polach taka liczba jest w trzech trójkach, tak? W trzech takich rozkładach. W związku z tym to muszą być takie liczby, które powtarzają się tutaj w każdym z tych, powtarzają się w trzech różnych metodach przedstawienia piętnastki jako suma trzech liczb. No i widać, że to są liczby parzyste, tak? Dwójka, czwórka, szóstka i ósemka.
O, teraz będziemy sobie budować ten trójkąt, ten kwadrat magiczny, więc to są w narożne pola trzeba wpisać liczby parzyste. No i ja wpisałem dwójkę w to pole. Wpisałem w to pole dwójkę. W środku jest piątka, no to trzeba znaleźć odpowiedni rozkład. 2 plus 5 plus 8, czyli tu musi być ósemka. No i powiedzmy, że chcemy wpisać w to pole czwórkę. Chcemy pisać w to pole czwórkę. No to trzeba znaleźć, z czym stoi tutaj czwórka i dwójka. 2 plus 4 plus 9, czyli tu musi być dziewiątka. To w tle słychać, jak mój kot rozpacza, bo coś tam mu się nie podoba. No dobrze, a czwórka, piątka. Czwórka, piątka stoi jest tutaj z szóstką, w związku z tym tu musi być szóstka. No, dwójka z szóstką jest z siódemką. Siedem, pięć jest z trójką. Właściwie można by nie zaglądać tutaj na ten rozkład, ale tylko sobie odejmować od 15. No ale chcę pokazać, że te wszystkie rozkłady rzeczywiście są. No i szóstka i ósemka. Szóstka i ósemka z jedynką. Została nam jeszcze tylko jedna liczba nie wpisana. No i stworzyliśmy kwadrat magiczny. No i oczywiście można go stworzyć na różne sposoby, w zależności od tego, co wybierzemy tutaj w tym narożniku lewym, górnym. No ale jak się zastanowić, to wszystkie te sposoby są równoważne. Można je otrzymać przez obrót tego kwadratu albo przez odbicie względem osi symetrii. I pewnie jeszcze takiej też. Więc wiemy już, jak mógłby wyglądać taki magiczny kwadrat. No i teraz zostały jeszcze dwa pytania. Z jakich jeszcze układów liczb poza liczbami od 1 do 9 można utworzyć taki magiczny kwadrat? No, z dowolnych kolejnych 9 liczb można taki kwadrat magiczny utworzyć, to suma wzrośnie po prostu o, jeśli przesuniemy to o jakąś liczbę C, to suma wzrośnie o 9 razy C, no ale teraz będzie w każdym, to znaczy przesuniemy o liczbę T, to znaczy nie będziemy mieli liczb od 1 do 9, tylko od C do C plus 9. Tak? No, suma wzrośnie o 9 razy C, a ta suma w jednej kolumnie, wierszu albo przekątnej, to będzie 15 plus 3C, jeżeli dobrze sobie przypominam, jeśli dobrze liczę w pamięci. No i ile wynosi suma liczb w wierszu, kolumnie i przekątnej kwadratu n na n? No, suma wszystkich liczb od 1 do n dana jest takim wzorem. N razy n plus 1 przez 2, to pamiętamy z jednego z poprzednich filmów. A w tym przypadku mamy sumę liczb od 1 do n kwadrat, czyli to duże n równa się n kwadrat, a więc suma wszystkich liczb jest w tych polach takiego kwadratu n na n jest n kwadrat razy n kwadrat plus 1. No a mamy n wierszy i n kolumn, w związku z tym suma liczb w jednym wierszu, kolumnie lub przekątnej, to będzie, trzeba podzielić to przez
trzeba podzielić to przez n, czyli to będzie po prostu n razy n kwadrat plus 1. Przepraszam. I to jest odpowiedź na ostatnie nasze pytanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze się pokażę na koniec. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.